Natalia Schroeder szokuje. Popularna gwiazda muzyki pop zaskoczyła opinię publiczną dramatycznym wyznaniem dotyczącym swojej urody. Jak się okazuje, kobieta ma wielkie problemy, by pokazywać się bez makijażu. Wszystko przez pryszcze i zwisający podbródek. Natalia Schroeder to bez wątpienia jedna z bardziej popularnych ostatnio gwiazd polskiego rynku muzycznego. Głośny związek z raperem Kwebo Nafide sprawił, że kobieta coraz częściej pojawia się na pierwszych stronach pism plotkarskich. Gwiazda, pomimo swojej dużej popularności, postanowiła się podzielić wstrząsającym wyznaniem dotyczącym własnej urody. Jak się okazuje, piosenkarka musi za pomocą makijażu maskować wady swojej urody. Internauci są w szoku. Natalia Schroeder nie czuje się piękna kobieta pomimo tego, że przez wielu obserwatorów polskiego show biznesu uważana jest za jedną z piękniejszych gwiazd młodego pokolenia. To dementuje informacje o swojej nadzwyczajnej urodzie. Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że patrząc na inne kobiety, wcale nie czuje się oryginalna, ani piękniejsza od nich. Takich dziewczyn podobnych do mnie jest bardzo dużo. Mam tego świadomość, że wszystkie jesteśmy piękne. To, że jestem na scenie, na pewno nie czyni mnie piękniejszą, powiedziała kobieta w rozmowie z Super Expressem. Problem z pryszczami i sadełkiem, jak sama piosenkarka przyznaje, musi wkładać dużo pracy w to, aby dobrze wyglądać na scenie. Przez dietę opartą na cukrach piosenkarka ma mieć wielki problem z pryszczami i wagą, która nie jest stabilna. Też walczę z pryszczami i z tym, żeby nie robił mi się drugi podbródek. I też walczę z tym, żeby mi się nie zrobiło sadełko na brzuchu. Akurat teraz faktycznie schudłam, ale generalnie walczę z tym. Przed kamerami potrafimy zrobić tak, żeby to nie było widoczne, wyznała. Internauci podzieleni. Pomimo swoich problemów, gwiazda twierdzi, że nie maluje się codziennie. Internauci, jak też polska opinia publiczna, nie była gotowa na aż tak odważne wyznanie ze strony piosenkarki. Fani bardzo tłumnie komentowali wyznanie gwiazdy i nie szczędzili jej hejtu. Wielu z nich dziwiło się raperowi Kwebo Nafide, że nadal chce się umawiać ze swoją dziewczyną, która według nich tak lekceważąco podchodzi do kwestii własnego wyglądu. Dziewczynie zwisa sadło, ma obrzydliwe pryszcze i jeszcze otwarcie mówi, że nie zawsze to ukrywa i czuje się piękna. Paranoja, to tylko jeden z komentarzy, który możemy przeczytać na temat piosenkarki. Z drugiej jednak strony byli ci, którzy pocieszali Schroeder i brali jej stronę. Wśród tych głosów można było przeczytać im: inne opinie kobiet,
które deklarowały, że są w podobnej sytuacji, co popularna piosenkarka. Przekonywały także, że ideału urody po prostu nie da się mieć, bo zawsze występują jakieś mankamenty.